Siemano, cześć! Specjalnie, Specjalnie dla Was sam kochani, sam kilkanaście faktów na temat Toyoty Jadą Koty. Jednym z najbardziej zdumiewających faktów na temat Toyoty jest to, że marka ta jest bardziej rozpoznawalna niż Coca-Cola. Coca-Cola dotarła do nieco ponad 100 narodów, jednakże Toyota posiada swoje placówki w 170 krajach, cały czas wchodząc na nowe rynki. Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Surprise, motherfucker. Od 1989 roku aż do dziś, logo Toyoty tworzą trzy owalne kształty, układające się w pierwszą literę marki czyli te. Dwa owale symbolizują zaufanie, a trzeci wskazuje na nieskończone możliwości. One, two, three. No, wait, no, no! 7 października 2020 roku papież Franciszek otrzymał od Konferencji Episkopatu Japonii zaprojektowany w stylu Papa mobile samochód Toyota Mirai. Pojazd ten ma ponad 5 metrów długości oraz 2,7 metra wysokości, biały kolor, a także wychodzący ponad dach i odpowiednio osłonięty fotel na podwyższeniu. Samochód został wyposażony w bezemisyjny silnik elektryczny, który pozwala przejechać na jednym tankowaniu 500 km. Fajnie jest. Ja Toyota znalazła się w 2020 roku na pierwszym miejscu wśród najczęściej rejestrowanych samochodów w Polsce. Dokonano w sumie 61 330 rejestracji, co stanowi 14,32% udziału w rynku. Druga pozycja wśród wszystkich pojazdów przypadła Toyocie Corolli, 17 507 rejestracji, a trzecia Toyocie Jaris 15 379 rejestracji. Przepraszam pana, za czym ta kolejka? Za Toyotą! Przez wiele lat przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej produkowały samochody ze sprzęgłem wykonanym z rakotwórczego azbestu. Kiedy jego negatywny wpływ na zdrowie został potwierdzony przez WHO, Toyota jako pierwsza marka na świecie zastosowała całkowicie pozbawioną azbestu przykładnią. W 1982 roku użyto w samochodzie Toyota Crown model S110 znacznie bezpieczniejszego tworzywa ceramicznego oraz węglików spiekanych. Wymieniamy go z racji tego, że mamy okazję, no bo jest dofinansowanie to po raz i troszeczkę z musu. Nawiązując do historycznych egzemplarzy, warto zaznaczyć, że podczas wojny wyprodukowano ciekawy pojazd wojskowy na bazie Toyoty. Pojazd nazwany Suki spełniał rolę jeżdżącej amfibii. Wyprodukowano 198 sztuk tego pojazdu. W 2015 roku na targach Sema Japończycy zaprezentowali niesamowity egzemplarz Toyoty. Połączyli pick z limuzyną, a konkretnie była to licząca 7.9 metra długości limuzyna nazwana Tundra Sine. Podstawą do jej wykonania była Toyota Tundra 1794 Edition 4x4 Crew Max. Od 1966 roku Toyota produkowała i sprzedawała model Corolla średnio co 37 sekund. Od 2013 roku tempo to wzrosło, a samochody sprzedawano średnio co 27 sekund. Sprzedaż osiągnęła niebywały wynik ponad 30 milionów pojazdów. ILE KURWA? Pierwszy projekt logotypu marki Toyota powstał w 1936 roku, kiedy widniał jeszcze na nim czerwony napis TOYOTA. Został on zmieniony na Toyota w 1958 roku. Zmiana nie była przypadkowa, ponieważ słowo to w języku japońskim liczy 8 liter, o dwie mniej niż Toyota, a liczba 8 jest uznawana przez Japończyków za symbol szczęścia i dobrobytu. marki samochodowe należące obecnie do Toyoty to Lexus, Scion, Daihatsu, Hino Motors. Toyota ma również niewielki udział w korporacji Subaru, 16.66% oraz Isuzu, 5.9%. Wszystkie dzieci nasze są Lexus, Daihatsu, Scion. Toyota Prius była pierwszym samochodem bez pasków klinowych. Firma wymieniła pompę układu kierowniczego, klimatyzację, pompę wodną i alternator na silniki elektryczne. Produkowany od 1951 roku model Toyoty Land Cruiser jest najdłużej produkowanym modelem. W 1965 roku Land Cruiser stał się najlepiej sprzedającym samochodem na rynku amerykańskim.